najbardziej taka drastyczna, powiedziałbym, scena, jaką widziałem, to był moment, kiedy jeden z SS-manów, zresztą znany SS-man z tego właśnie, z różnych takich sadystycznych historii, przechodził zresztą także z więźniem, nawiasem mówiąc, i ten więzień miał, ja to już nie raz opowiadałem, ale chyba pewnie trzeba powiedzieć, miał w jednym ręku chleb, a w drugim młotek. I jak zbliżył ten chleb do ust tego leżącego więźnia, to on wtedy otwierał usta. A to służyło do tego, żeby zobaczyć, czy on ma złote zęby. No, można się domyśleć, do czego służył także młotek. To był taki, tak powiem, interes na własną rękę tego SS-mana, bo normalnie to te złote zęby wydobywano w krematorium. Już po śmierci tam był taki specjalny stół operacyjny. No ale tam to szło, prawda, do jakiejś państwowej kasy, a tutaj to był jego własna.